12 grudnia przypada wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Guadalupe. Dla Meksykanów to szczególne święto, także dla tych, którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Zobaczmy, jak wspólnota meksykańska świętuje w parafii Matki Bożej Częstochowskiej Cicero w stanie Illinois. Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Cicero w stanie Illinois to szczególne miejsce nie tylko dla Polonii amerykańskiej, ale i dla miejscowej. No ale nie wszyscy chcą obchodzić te święta, no nie wszyscy, no to jak oni obchodzą, no niech sobie obchodzą. To tutaj obok czarnej Madonny znajduje się obraz Matki Bożej z Guadalupe, patronki Meksyku i obu Ameryk. Każdego roku w przeddzień jej święta 12 grudnia Meksykanie i emigranci z Ameryki Łacińskiej przybywają do polskiej parafii, by przed wizerunkiem Maryi z Guadalupe złożyć prośby, podziękowania i intencje. Społeczność, która pochodzi z Meksyku, a która wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, bardzo przeżywa to święto. Uroczystości ku czci Matki Bożej z Guadalupe poprzedza nowenna. Poprzedzone jest ono często rekolekcjami, które trwają 9 dni, czyli nowenną, która rozpoczyna się 3 grudnia, kończy 11 i przygotowuje do uroczystego przeżycia święta Matki Bożej z Guadalupe. Dla miejscowej wspólnoty meksykańskiej to nie tylko czas wspólnej modlitwy, ale i dzielenia się radością przy wspólnym stole. Ci wszyscy, którzy pochodzą z Meksyku, gromadzą się na wspólne spotkanie, spotkanie integracyjne, gdzie tańczą, gdzie prezentują swoją kulturę, swoją tradycję, ale też jest to moment spotkania i ucieszenia się sobą. Często właśnie również te spotkania są z poczęstunkiem, z kolacją, która ma uświadomić, że wszyscy jesteśmy jedną rodziną. Posługując od 2003 roku w parafii Polscy Redemptoryści, pomagają Meksykanom w przeżywaniu wiary oraz pielęgnowaniu tradycji i zwyczajów. A teraz to wszystkie wiadomości. Zapraszam Państwa serdecznie na kolejne informacje dnia do telewizji Trwam. Do zobaczenia.